Witam Cię z tej strony Hintmon i witam Cię już na 65. odcinku z Crash Bandicoota 4 It's About Time. Nie ma co przedłużać, zapraszam Cię do oglądania. No i zobaczmy, czy mam tutaj bossa zrobionego, bo chyba na odwrót też muszę zrobić. Tak, muszę zrobić na odwrót, dostanę przy okazji jakiegoś tam skina. Ale to jest, mówię, kwestia... gdzie tyle samo byś zarabiał. Dobra. Tutaj muszę się skupić, bo muszę je wszystkie zebrać, bo ostatnio ich nie zebrałem, a za nie dostanę... Za nie ten. Jak się nazywa? Dostanę osiągnięcia, jak wszystkie zbiorę. Ostatnio zapomniałem chyba o dwóch. Kuźwa! Nie, ominąłem jeden. No kuźwa, ile można to robić? Siedzi wszystko, będę miał osiągnięcie. Plus tego wcześniej nie miałem. I powinienem dostać osiągnięcie? Tylko coś nie widzę tego osiągnięcia. O. No właśnie, mam tą maskę. Kuźwa. Dobra, ale tu mogę dodać, więc to nie jest problem. Zaraz tutaj się chyba zmienia maska, jak dobrze kojarzę. Na spowalniającą? Nie! To nie tu, to przy tamtym większym. Tu się zmienia na spowalniającą. Kuźwa. Ja do Kanady najpewniej bym chciał się wyprowadzić, bo ja wolę zimniejsze klimaty niż ciepło. A zarobki też masz spoko. Kuźwa. Czaj. Dobrze powiedziałem? Kanada? Teraz nie jestem pewien, czy dobrze powiedziałem kraj. Czy w Kanadzie jest zimno, bo teraz nie jestem pewien, czy dobrze powiedziałem. No mi się wydaje, że jo, to jest Kanada. Czy zjebałem? Właśnie. Chyba dobrze mówię, jo, dobrze mówię. Najlepsze chyba zarobki ogólnie, jeśli chodzi o cały świat, to masz w tym, nie? W Szwecji, w Szwajcarii. Czaj. Leć, leć, leć. Zapomniałem o tamtej jeszcze kobicie. Dobra. Ostatni chyba to jest. Chyba, że zamiast zjechać mi na dół, no to... poślizgnie się.
I ostatnie to było. Ostatnie HP zostało. Myślałem, że się nie ruszałem już. Co do Dubaju, to wiem, że jest chyba taki polski youtuber, który mieszka w Dubaju. Tam pracuje gdzieś tam w liniach lotniczych. Nie pamiętam nazwy, a wiem, że go często oglądałem. Dobra, jest zrobione. Siedzi. No i kolejna mapka zrobiona, w miarę szybko. I zostały mi teraz dwie mapy do zrobienia. Czyli jeszcze sklepową i korteksową.